Projekt Rodzina 500+ to system wsparcia rodzin w naszym kraju. Świadczenie w wysokości 500 zł będzie wypłacane rodzinom lub opiekunom na każde dziecko do momentu osiągnięcia przez nie 18 roku życia. Dziś spytaliśmy burmistrza Sztumu Leszka Tabora o przygotowania do tego projektu oraz dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie Sylwię Mackiewicz o kryteria i sposób naboru wniosków do świadczenia. To pani dyrektor to za chwilę powie, natomiast jako samorząd dołożymy wszelkich starań, żeby ten program w tak ekspresowym tempie wprowadzany został właściwie tutaj w Sztumie, w gminie Sztum wdrożony. Czasu jest bardzo mało, oczekiwania społeczne bardzo dużo. Spodziewamy się napływu wielu mieszkańców, wielu wniosków, które po prostu zrobimy wszystko, żeby je w sposób sprawny obsłużyć. Zrobimy też wszystko, żeby z informacjami i tymi wnioskami obsługą mieszkańców dotrzeć tam, gdzie faktycznie oni przebywają, czyli w szkołach, przedszkolach, tutaj również w urzędzie, w ośrodku pomocy społecznej. Ponieważ jak szacujemy, liczba mieszkańców uprawnionych do nowego świadczenia wzrośnie trzykrotnie, a może i więcej, więc oczywistym jest, że tą liczbą osób, które w tej chwili dotąd posiadaliśmy, nie będziemy w stanie w sposób sprawny obsłużyć mieszkańców. Najtrudniejszy będzie kwiecień. Najtrudniejszy prognozujemy, że będzie miesiąc kwiecień. Już przygotowujemy kadrę obecną i pozyskaliśmy 3 stażystów z Powiatowego Urzędu Pracy. Tutaj warto powiedzieć, że środki na obsługę tego programu otrzymamy zgodnie z zapowiedziami rządowymi miesiąc po publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw. Czyli prawdopodobnie do końca lutego bieżącego roku i to byłby bardzo dobry termin, ale przed otrzymaniem środków nie możemy zaciągać jako samorząd żadnych zobowiązań finansowych, ponieważ jest to zadanie zlecone gminie do realizacji i stąd dyscyplina finansów publicznych i podejmowanie jakichkolwiek zobowiązań jest możliwe. Musieliśmy znaleźć dodatkowe pomieszczenia. Te pomieszczenia będą wyremontowane, będą wyposażone w systemy informatyczne, tak żeby po prostu zarówno pracownikom, jak i mieszkańcom stworzyć jak najlepsze warunki do obsługi. Podobnie analogicznie do świadczeń rodzinnych to będzie funkcjonowało. Środki na obsługę tego programu będą pochodziły z budżetu państwa, będą stanowiły 2% w pierwszym roku realizacji tego programu kosztów realizacji świadczeń wychowawczych. Takie same zasady będą obowiązywały jak przy rozliczaniu świadczeń rodzinnych czy funduszu alimentacyjnego. Gmina do realizacji tych zadań nie dokłada środków finansowych, nie może dokładać zgodnie z prawem, aczkolwiek jej zaangażowanie, choć być może nie przekłada się bezpośrednio na kwoty pieniężne, no jest olbrzymie już od chwili pojawienia się pierwszego projektu rządowego. Jak burmistrz mówił, otrzymaliśmy tutaj od pana burmistrza dodatkowe pomieszczenie. Już w tym tygodniu do tego pomieszczenia zostaną przeniesieni pierwsi pracownicy. Pozostałe 2 pomieszczenia zostaną, mamy przygotowane projekty ich zagospodarowania w taki sposób, żeby komfort obsługi klientów był jak największy, ale też żeby jakby móc tą zwiększoną liczbę mieszkańców obsłużyć. Przygotowaliśmy również sobie harmonogram pracy w terenie. W tych placówkach, w których są dzieci, rodzice, będziemy pełnili swoje dyżury. I tu chciałbym zapewnić, że mimo szalonego tempa wprowadzenia tego programu, trudności, które z tego wynikają, dołożymy wszelkich starań, żeby mieszkańców jak najlepiej obsłużyć, dlatego że wiemy, że rodziny wielodzietne na te środki czekają. I tu nie mamy żadnych wątpliwości, że my jako samorząd musimy takich właśnie starań dołożyć, a szczególnie w kwietniu, kiedy może być dużo napięć i spięć spowodowanych po prostu bardzo dużym napływem tych wniosków. Przygotowałam, że jeszcze uzupełnię tutaj burmistrza się kwestię tą właśnie obsługi mieszkańców. Zaplanowaliśmy sobie też dostarczenie druków wniosków, jak tylko pojawią się stosowne rozporządzenia, bo jeszcze ustawa nie, tak jak mówiłam, nie została podpisana przez prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw, więc potem w ślad za tą ustawą pojawią się rozporządzenia i druki wniosków. I te druki wniosków w miejscach ogólnodostępnych do terenu miasta i gminy Sztum zostaną przez nas dowiezione, tak żeby mieszkańcy mogli w tych punktach typu ZUS, starostwo powiatowe, ale szkoły, przedszkola, urząd miasta i gminy, nasz ośrodek, mogli te druki po prostu swobodnie pobierać i wypełniać. Wprowadziliśmy też nowe zadanie, ponieważ to jest zadanie olbrzymie nie tylko Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ale też samorządu. Do realizacji przyjęliśmy sobie również, że pracownicy socjalni w ramach swojej pracy codziennej, socjalnej w środowisku będą wyposażeni w druki wniosków, będą przeszkoleni w zakresie instrukcji ich wypełniania i pomocy mieszkańcom i też te druki wniosków będą nam bezpośrednio dostarczać już do siedziby ośrodka bez konieczności
wizyty mieszkańca. No jest jeszcze ten system elektroniczny, ponieważ mieszkańcy mogą osobiście składać wnioski, ale mogą też składać w formie elektronicznej. No tylko trzeba pamiętać o tym profilu zaufanym i bezpiecznym podpisie elektronicznym. No zakładamy tak, jak tutaj również nasz rząd polski, że polska rodzina dobrze wie, na co wydaje swoje środki i nie zakładamy, że będą one marnotrawione. Ale już system świadczy... Politycy wprowadzając ten program też i na pewno no, rozważyli, na co te środki faktycznie zostaną przeznaczone. My mamy nadzieję, że będą na właśnie na potrzeby dzieci, na potrzeby rodzin, które te dzieci wychowują, bo tych potrzeb jest bardzo dużo i wiemy z doświadczenia, że tych pieniędzy zawsze brakuje, że będzie na wzmocnienie kapitału społecznego, że na jakieś sprawy edukacyjne, ale też i że pomogą materialnie też i rodzinie, bo przecież wydatki na mieszkanie, na żywność, na takie rzeczy podstawowe i bytowe, no też dla dzieci są bardzo ważne. Ale w tych szczególnych przypadkach, o których Pan mówił, rozwiązanie jest już od dawna, funkcjonuje w ramach systemu świadczeń rodzinnych również. To jest powtórzone również w tym nowym świadczeniu, że w przypadku powzięcia informacji o marnotrawieniu będziemy mogli tą pomoc finansową zamienić na pomoc rzeczową. Ale to są naprawdę incydentalne i pojedyncze przypadki. Wierzymy w to, że te świadczenie naprawdę przyczyni się do rozwoju i poprawy bytu naszych sztumskich rodzin. A co o programie myślą mieszkańcy Sztumu? Nie obowiązuje mnie ten projekt, powiem Państwu tyle. Ale co i Pani myśli jako obywatel Jako kraju? Obywatel nigdy się nad tym nie zastanawiałam jeszcze. Moje dzieci się wychowywały bez projektu 500+ i się wychowały, tak więc śpieszę się, bo idę do pracy. A kto może pomóc zachęcić do tego, żeby rodziny posiadały więcej dzieci? Myślę, że nie. Myślę, że jak ktoś będzie chciał te dzieci mieć, to będzie miał i tak bez projektu. No, że to jest tak nie fair dla mnie. Powinni wszyscy dostać. A dlaczego nie fair dla Pana? No, a ja nie dostanę, bo ja już jestem emeryt. Wnuczek też nie dostanie, bo jest a jeden. A Pana dzieci? Jaka sytuacja jest? No, jest dwójka dzieci, jedno? Tak, u mnie jest córka ma jedno, dwoje, a tu jest drugiej córki jeden. A kryterium dochodowe na przy jednym dziecku to jest 800 zł. Czy Pana dzieci mieszczą się w tym progu? Czy otrzymać dotację na pierwsze dziecko? Jakby tamci to się mieszczą, że dostaną. Dobrze rozwiązanie, bardzo dobrze. Tylko żeby to było, żeby na każde dziecko, tak jak było mówione, nie że na drugie. Nie. Było obiecane, że na każde jedno dziecko. Cicho, ale Irenka, co to jest za różnica? To jest dziecko 800, i to jest dziecko. 800 zł nie przekracza. To jest początek bardzo dobry, moim zdaniem, bo tamci poprzednicy, co byli, nic nie zrobili. Teraz się nagle o Kosiniakowej, jak nic nie dali, a mówią o Kosiniakowym. To są takie gąglony, to wszystko tamte, co były, te peseluchy, to ja nie wiem. Ale teraz to jest bardzo dobre rozwiązanie i z biegiem to się wdroży i ludzie są zadowoleni. Choć ja mam wnuczkę też, która na pewno dostanie, ale bardzo dobra. No przecież Kasia nie dostanie. No bo one mają większe. No dochód. Że mają większe, ale to nie szkodzi, ale też 800... jest dziecko. Ja się zgadzam, tego wcale nie było. Ale kiedyś zobacz, za komunę rodzinne każde ale jedno tego, dziecko tego dostało. Nie zabiorą. A teraz dostaną, przekroczy ale ci 20 słuchaj, zł i rodzinnego nie dostanie. Wiesz co, ja jestem tyle z tobą i się nie wiedziałam. To co jest rodzinne, oni tego nie zabiorą. To jest dodatkowe plus te 500 Ale nie dostają przecież. No dodatkowe. Jakie dodatkowe? To chyba to będzie, a nie rodzinne. Nie, rodzinne nie wmieszaj, nie mieszaj, proszę cię. Wie pan, ja to mówię, że na jedno dać, a na drugie nie dać. Na pierwsze nie dadzą, bo musi być dwoje, dopiero drugie, trzecie. Dziecko od pierwszego, czy pierwsze, czy drugie, czy trzecie jest jednakowe i wszyscy powinni dostać. Nie chciałabym chyba takiej pomocy, wolałabym, żeby to były darmowe przedszkola, tak? Albo jakieś dofinansowanie obiadów, bilety autobusowe na dojazd dzieci do szkół, czy coś w tym rodzaju. Ale być może te osoby, które otrzymają taki dodatek, to będzie ich stać teraz na prowadzenie dzieci do przedszkoli. Chyba nie, bo przedszkola nie są naprawdę drogie. Moje wnuczki chodzą do przedszkola i to jest złotówka za godzinę, no to darujmy, to nie jest jakiś tam wielki koszt. TV Regionalna 24.pl, TV Malbork, TV Sztum, Żuławy i Mierzeja 24.pl. To my tu kręcimy.